studiu Wydarzeń 24 jest już Monika Kubiak. Dobry wieczór. Z najnowszymi informacjami pogodowymi. Dobrych informacji chyba nie przynosisz. Dalej będzie szaroburo i ponuro? Tak, dokładnie. Ostatnio przed moją prognozą pogody był cudowny materiał o szczeniakach. I to tak dla zrównoważenia potem brzydka pogoda wyszła. Tutaj mamy nieprzyjemny materiał i nieprzyjemne informacje pogodowe. Ja zgłaszam reklamację. No ale co zrobić? Niestety będzie pochmurno, deszczowo i wiecznie cały czas. Deszcz przynajmniej nie będzie intensywny. To ta pozytywna informacja i mam jeszcze drugą. Oczywiście jakość powietrza w taką wieczną pogodę jest perfekcyjna, co też sprawdzimy na samym końcu naszych map pogodowych. A zaczynamy od ogólnej sytuacji w Europie i zacznijmy przewrotnie od dobrych informacji dla południa Europy. Tam cały czas słonecznie, a na południowym zachodzie ciepło, bo do 18 stopni w Lizbonie temperaturę zaraz sprawdzimy. Przechodzimy do tych mniej przyjemnych informacji, a mianowicie do Europy Centralnej. Tutaj niestety pochmurno i deszczowo ze względu na obecność układu niskiego ciśnienia i frontów atmosferycznych związanych właśnie z tym niżami tak naprawdę. W Warszawie pochmurno z przejaśnieniami, 3 stopnie na termometrach i też szansa na opady. Nie będą one absolutnie intensywne, będą miały raczej charakter przelotny, mżawka bądź słabe opady. Mimo wszystko bez parasola raczej nie zalecam się ruszać. Taka sama sytuacja jak u nas między innymi w Berlinie, w Wiedniu, w Budapeszcie, na Wyspach Brytyjskich, na północy kontynentu, a na wschodzie przymrozi trochę. Minus 4 w Moskwie, minus 1 w Mińsku i tam spodziewamy się opadów śniegu. Zobaczmy, co czeka nas w nocy. Noc będzie deszczowa albo deszczowo-śnieżna. Bez opadów, tak naprawdę jedynie na krańcach północno-zachodnich. Temperatura od minus 2 stopni w Zakopanem, lekki mróz również w Suwałkach, a z kolei najcieplej klasycznie na Pomorzu. Tam temperatura w ciągu nocy wyniesie około 3 stopnie. Wiatr umiarkowany, ale w ciągu dnia niestety znowu jutro będzie przybierał na sile. W związku z tymi opadami uważajmy, drogi będą śliskie, szczególnie w tych miejscach, mowa tutaj o Podhalu, a także Podlasiu, gdzie będą przymrozki i te opady niestety będą marznące. Jutro silny wiatr, głównie na krańcach północno-zachodnich, szczególnie na wybrzeżu. Na Bałtyku będzie to kolejny sztormowy dzień, porywy do około 90, nawet 100 km na godzinę. Mimo tego, że widzą Państwo na południu jedną strzałkę, to w górach wiatr też będzie wiał naprawdę silnie. W Sudetach porywy do 110 km na godzinę. Taka sama sytuacja na południowym wschodzie. Wszędzie popada, nie wszędzie będą to opady deszczu. Lekko przymrozi w górach, tam opady śniegu. Całe szczęście, bo sezon zimowy, ferie trwają, więc to myślę dobra informacja dla tych wszystkich wypoczywających w górach właśnie w tym momencie. Z kolei opady mieszane między innymi na ziemi świętokrzyskiej, na Podkarpaciu, a także na Lubelszczyźnie. Ostrzeżeń dla kierowców nie brakuje, dlatego też ja podkreślam i apeluję o rozwagę, ale nie tylko na drogach. Tak jak też widzieliśmy przy poprzednim materiale, na chodnikach też może być niebezpiecznie. Co w kolejnych dniach? Sobota i niedziela to kontynuacja pochmurnej i deszczowej aury. Temperatura będzie niestety rosła. Na zachodzie już w sobotę do 9-10 stopni. W niedzielę bardzo podobna sytuacja i tak jak też widzimy na samym dole tych map, niestety ciśnienie nam spada. Bardzo niskie będzie szczególnie we wtorek, 988 hektopaskali. We wtorek też znów silnie powieje wiatr, a temperatura cały czas na zachodzie bardzo wysoka, do 11 stopni. Nieco chłodniej w poniedziałek i wtorek na północnym wschodzie i tam opady mieszane albo samego śniegu. Warunki biometeo oczywiście w taką pogodę niekorzystne, ale na koniec obiecana jakość powietrza, która w wielu miejscach jest perfekcyjna. Jedynie na południu niewielkie zanieczyszczenia się utrzymują. Do zobaczenia. Monika Kubiaczek już teraz... Dobry wieczór. Właśnie przed momentem tak starałyśmy się jakoś wytłumaczyć, jak połączyć to, co przed chwilą widzieliśmy, tę sytuację z tym, co będzie się działo w pogodzie. Tak, ja może tak bardzo to podkoloryzuję, ale coś wymyśliłam, bo przyjęłam sobie bardzo do serca twoje wyzwanie i tak sobie pomyślałam, że ostatnie dni mieliśmy dwa takie słonecznie i tak się poczuliśmy w takiej bajce, w takim wstępie do wiosny i w ogóle, a tutaj przed chwilą widzieliśmy takie stłuczenie tej szyby i powrót do rzeczywistości, wyrwanie z tych zabawek, no i te my właśnie zostaliśmy wyrwani z tej pięknej pogody w taką właśnie pochmurną, deszczową i wieczną. Także to będzie ode mnie nawiązanie, a teraz kontynuacja niestety przykrych informacji pogodowych, bo no, nie będzie dobrze. Słońca absolutnie jak na lekarstwo, raczej zachmurzenie całkowite i w kolejnych dniach wzrost temperatury. I o ile taki wzrost temperatury, no być może jest przyjemny, kiedy jest wiosna i lato, ale jeżeli jest zima i właściwie środek tej zimy, jeszcze trwają ferie, no to już nie za bardzo. Najbliższa noc deszczowa albo deszczowo śniegowa
śnieżna z temperaturą od minus 2 stopni w Zakopanem do około 2-3 stopni na plusie na zachodzie, a także na północnym zachodzie. Na północnym zachodzie właśnie się zatrzymam, tam nie będzie padać, dlatego też warunki drogowe dobre jedynie w Gorzowie Wielkopolskim, na Pomorzu Środkowym i Zachodnim, a poza tym proszę uważać na drodze, kto być może w ciągu nocy będzie gdzieś podróżował. Pomorze Wielkopolska i Kujawy, zaczynamy od tego regionu, zachmurzenie całkowite w rejonie Poznania, a także na nizinie szczecińskiej, poza tym przejaśnienia, ale powiedzmy sobie szczerze, no niewielkie w taką pogodę. Strefa opadów będzie przemieszczać się z zachodu na wschód, nie będą to intensywne opady, mimo wszystko, tak jak dziś, warto mieć parasolkę pod ręką. Silny wiatr, drugi dzień z rzędu, na Bałtyku oczywiście sztormowo, porywy do 90 km na godzinę. Warmia, Mazury, Mazowsze, Podlasie oraz ziemia łódzka, tutaj wszędzie słońce będzie próbowało się przebić zza chmur. Jak mu wyjdzie, no o tym przekonamy się jutro, ale nie liczyłabym na jakieś spektakularne tutaj rozpogodzenia. Podlasie 2-3 stopnie, a najcieplej w tym regionie około 4 stopni w Łodzi. Wiatr tutaj umiarkowany, tak samo jak na południowym wschodzie, ale tutaj w górach może powiać silnie do nawet 90 km na godzinę. W tym regionie będziemy mieli absolutnie wszystkie opady. W Krakowie deszczu, w Kielcach, w Lublinie i w Rzeszowie deszczu ze śniegiem, a w górach całe szczęście śniegu. Tam na termometrach 0, no to zobaczmy jak w poszczególnych miejscowościach. Nigdzie niestety temperatura nie spadnie poniżej 0. Opady raczej mieszane, czyli takiego mokrego śniegu, jedynie w Jurgowie popada sam śnieg. Dolny Górny Śląsk oraz ziemia lubuska, tutaj jedynie deszczowo, ponieważ też mocno na plusie 6 stopni nawet we Wrocławiu. Sprawdzamy w takim razie, jak tutaj jest sytuacja w górach. Przede wszystkim silny wiatr w Sudetach do 110 km na godzinę. No jeżeli chodzi o warunki narciarsko-snowboardowe, no to proszę bardzo, na Kasprowym Wierchu idealne. Minus 5 stopni i trochę tego śniegu napada, tak samo jak w Zieleńcu, tam minus 2 stopnie. Jeżeli chodzi o pozostałe miejscowości, czy to Karpacz, Wisła, Szczyrk, czy na przykład Szklarska Poręba, tutaj raczej mokry śnieg i temperatura lekko na plusie. Wybiegamy za granicę i na początku Czechy. Bardzo miła sytuacja, minus 1, 0, intensywne opady śniegu, tylko tego słońca brak, no ale cóż, przynajmniej nie jesteśmy w tym osamotnieni. Słowacja, tutaj sporo przymrozi, minus 6 stopni na Chopoku i świeża dostawa białego puchu, którego już w tym momencie leży od metra do 1,5 metra. Przenosimy się do Austrii. W niektórych miejscach słonecznie, ale przeważa jednak pochmurna i deszczowa aura, temperatura mocno na plusie, bo do nawet 6-8 stopni. Zobaczmy w takim razie co we Włoszech, a tutaj bardzo miła odmiana, będzie słonecznie, co prawda ciepło, ale myślę, że to słońce wszystko wynagrodzi. 1 metr śniegu w Livigno, a jeszcze więcej, blisko 2 metry w miejscowości, której nazwę niestety nie potrafię wymówić. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, tutaj też na ogół słonecznie, ale temperatura na plusie. Na koniec jeszcze Francja. No, cudowne warunki. Do zobaczenia. Monika Kubiaczyk już teraz tanecznym krokiem wkroczyła do... Tak, dokładnie, tak. 24 za Monikę. Dobry wieczór. Piękny Gdańsk. Wieczorny. Dobrze, że tanecznym krokiem, tylko bo jeszcze przed chwilą powiedziałaś i śpiewająco o pogodzie. Akurat wolę taniec od śpiewu, to mi lepiej wychodzi. A śpiewająco o takiej pogodzie to niestety nie można mówić, bo to by był jeden wielki fałsz, bo pogoda też taka sobie. Pozostawia ona wiele do życzenia, szczególnie brak słońca. Ten wiatr, który daje nam się we znaki już od wczoraj tak naprawdę i jutro kontynuacja będzie tego wiatru, co prawda tylko na wybrzeżu i w górach, ale w pozostałych miastach mimo tego, że on się troszeczkę unormuje, to gdzieniegdzie też powieje szybciej. Temperatura mocno na plusie, szczególnie na zachodzie. Na południu, na jeden dzień, jutro zrobi się nieco chłodniej. Temperatura na poziomie około 0, a im dalej w góry, tym może nawet jakieś minusy się pojawią i opady śniegu w niektórych miejscach. Mimo wszystko, no nie takiej pogody chyba byśmy chcieli zimą, a zbliżamy się już powoli do wiosny, a i tej wiosny tutaj na razie brak na niebie, bo słońce było, ale tylko 2 dni i jak na razie nie widać go na horyzoncie. W Europie natomiast jak najbardziej słońce jest obecne, szczególnie na południu i na południowym zachodzie, ponieważ tam właśnie ogromne 2 układy wysokiego ciśnienia kształtują pogodę, a z kolei u nas pochmurno, a to oznacza, że niżowo, niż ma wpływ na pogodę w Polsce, dokładnie niż nad Skandynawii, który jutro przyniesie nam kolejną porcję chmur deszczowych, deszczowo-śnieżnych.
śnieżnych i tylko w niektórych miejscach, gdzie nigdzie na południu popada sam śnieg. Temperatura w Warszawie na poziomie 3 stopni, w stolicach bardzo blisko nas około 5, 6, maksymalnie 7. Najcieplej w Lizbonie, tam jutro zobaczymy 18 stopni, a z kolei najchłodniej na wschodzie. Moskwa minus 4, Mińsk minus 1. Najbliższa noc z temperaturą na poziomie od minus 2 do około 2, 3 stopni na plusie na krańcach zachodnich i na Pomorzu. Tak jak Państwo widzą, niemalże wszędzie popada. Będą to opady na ogół deszczu, ale w niektórych miejscach, takich jak Ziemia Świętokrzyska, Ziemia Łódzka, Podkarpacie, Lubelszczyzna, spodziewamy się opadów mieszanych. Bez deszczu jedynie na północnym zachodzie. Sprawdzamy w takim razie ostrzeżenia dla kierowców, których no już od kilku dni nie brakuje. Wiadomo, że opady wszelkiego rodzaju to śliskie drogi. Szczególnie proszę uważać w okolicy Podhala, a także na Podlasiu, gdzie może pojawić się lekki mróz, a tym samym te opady mogą być marznące. Jutro, tak samo jak dzisiaj praktycznie, strefa opadów będzie przemieszczać się z zachodu na wschód. Opady deszczu ze śniegiem, między innymi w Kielcach, w Lublinie, a także w Rzeszowie. Samego śniegu jedynie w Zakopanem i gdzieś głęboko w wyższych partiach gór. Temperatura od 0 do około 5, nawet 6 stopni. Najsilniejszy wiatr na wybrzeżu, tam porywy do 100 km na godzinę, chociaż takowe też mogą zdarzyć się w górach, w Sudetach do nawet 110, a z kolei na południowym wschodzie do około 90 km na godzinę. Uważajmy, to kolejny dzień, gdzie nie będzie się nam dobrze jeździć, prowadzić samochodu, także szczególna ostrożność absolutnie wskazana. W sobotę bardzo podobna aura z temperaturą na poziomie 6, maksymalnie nawet 10 stopni, ciśnienie na poziomie 1000 hektopaskali i ono w kolejnych dniach niestety powoli, powoli będzie spadać. W niedzielę nieco chłodniej na wschodzie, tak samo ciepło jak na tę porę roku na zachodzie i też tak samo deszczowo jak w ostatnich dniach. Poniedziałek, wtorek i środa to też bardzo podobna pogoda. Temperatura na zachodzie na poziomie kilkunastu stopni, a z kolei na wschodzie nieco niższa, ale nie powinna spadać poniżej zera. Będzie pojawiał się deszcz albo deszcz ze śniegiem. Ciśnienie niestety bardzo niskie. To tyle na teraz ode mnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc i do zobaczenia jutro.